w dobrym zdrowiu, w dobrych humorach mimo tej porażki w finale jesteście, bo to pokazuje, że chyba na dobrej drodze jest reprezentacja Polski, jeśli chodzi o tę imprezę docelową. Moim zdaniem zdecydowanie na dobrej drodze. Nie traktowali w tej fazie zasadniczej, trener nie traktował tego turnieju jako coś, co musimy wygrywać i co w każdym meczu musimy pokazywać deklasację z innymi drużynami, zdobywać jak najwięcej punktów, jak najmniej się męczyć. Rotował składem tak jak zawsze i mimo tego potrafiliśmy utrzymać wysoki poziom, co już jest chyba naszym takim znakiem rozpoznawczym, szczególnie w tym okresie Ligi Narodów, także oczywiście jak już przyszło co do czego i graliśmy Final Four, wtedy oczywiście robiliśmy wszystko, żeby wygrać. Niestety nie udało się wygrać tego ostatniego meczu, ale myślę, że jest to dobry materiał do analizy, wiemy nad czym musimy pracować i reprezentacja Brazylii była od nas lepsza, ale nie powiedziałbym, żeby to była lepsza od nas drużyna, po prostu zagrali lepszy mecz. Dużo się mówi o zdrowiu, jak to jest w Twoim przypadku, co się tam wydarzyło ostatnio i jak się czujesz, bo kibiców na pewno to zelektryzowało Twoje opuszczenie boiska. W tym momencie cierpię na lekkie dolegliwości bólowe, mięśniowe, więc nie jestem w stanie zbyt dużo o tym powiedzieć, bo tak jak powiedziałem w pytaniu otwartym, szczegółowe badania czekają mnie dzisiaj po południu i będzie więcej wiadomo, ale pierwsze badania pokazały, że nie ma żadnej przerwy w strukturze mięśniowej, nie ma żadnego dużego obrzęku, żadnych krwiaków, także prawdopodobnie jest to coś niegroźnego, co po prostu wywołało w nas, mówię, we mnie i w trenerze więcej strachu niż faktycznie było to tego warte. Czyli spokojnie do Tokio po marzenia. Myślę, że zdecydowanie tak.